Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam, jak nałożyć swoją własną grafikę na książkę, żeby to wyglądało realistycznie. Także otworzymy tutaj sobie taki plik, których jest właściwie dużo dostępnych w internecie, takich plików, szablonów. Oczywiście podsyłam wam też linki w opisie, gdzie można sobie takie znaleźć. Jest też dużo darmowych, nawet do użytku komercyjnego, także fajnie z nich korzystać. Zazwyczaj są to pliki z rozszerzeniem PSD, czyli takie photoshopowe. No i prawie zawsze one są spakowane w paczkę, trzeba sobie tą paczkę rozpakować, następnie kliknąć na tym pliku PSD prawym przyciskiem myszy i wybrać sobie na przykład edytuj w GIMP albo otwórz za pomocą GIMP, coś takiego, i na pewno nam się to otworzy. GIMP też właśnie otwiera pliki PSD, także nie ma z tym problemu. Te warstwy, troszkę efekty mogą też się różnić niż w Photoshopie, ale zazwyczaj wszystko się zgadza, wszystko jest kompletne. No i właśnie, są to pliki, które mają zazwyczaj dużo warstw i trzeba jakby takim podstawowym tutaj działaniem jest to, że trzeba sobie ogarnąć, za co są odpowiedzialne poszczególne warstwy. Czyli jak widać, ja tutaj utworzyłem już sobie projekt i będziemy sobie moją grafikę tutaj wklejać na tą książkę. Jeżeli ktoś by z was nie wiedział, to w międzyczasie wydałem książkę, więc też można się zainteresować nią, oczywiście o GIMPie, o grafice. Linki też macie w opisie. No i właśnie będziemy sobie tą grafikę wklejać na książkę, żeby to wyglądało realistycznie. No i dobra, mamy tutaj jakby dwie warstwy z białym tłem, czyli wyłączmy sobie, właśnie najlepiej robić coś takiego, że wyłączamy sobie widoczność tych warstw i sprawdzamy, do czego one służą. Czyli mamy tutaj białą warstwę i jakąś taką drugą warstwę nadającą jakiś taki lekki cień tej warstwie. Na razie wyłączmy sobie ich widoczność, nie będziemy z nich korzystać. Wyłączmy sobie tak samo widoczność tej tylnej okładki. Oczywiście zazwyczaj mamy po angielsku podpisane te warstwy, za co one odpowiadają, dzięki temu też jest łatwiej to wszystko ogarnąć. Może kliknijmy sobie plusik na tej warstwie z przednią okładką, jest ona zgrupowana, no i w tej grupie warstw mamy właśnie pełno jakby drugich warstw, które odpowiadają za różne efekty. Mamy tutaj na przykład światło, które odpowiada nam za róg tej książki, mamy także tutaj jakiś pasek, mamy naszą też okładkę, mamy tutaj pasek boczny, który nam coś daje. Tych warstw jest dużo, ale my musimy sobie znaleźć właśnie warstwę, która odpowiada nam za grafikę, czyli tutaj będzie to warstwa ta. Czyli możemy na niej być i ogólnie też widać, że ona ma zmieniony tryb na pokrywanie i też naszą okładkę, którą wkleimy, też będziemy musieli zmienić na ten tryb. Czyli ja może otworzę sobie już moją grafikę, czyli wejdę sobie w plik otwórz jako warstwy, no i wybiorę już sobie tą moją okładkę. Oczywiście okładka już musi być gotowa na odrębnej grafice, już przygotowana. To nie tak, że tworzymy sobie już na gotowej książce okładkę, tylko ona już musi być zrobiona wcześniej. No i mamy coś takiego, ja może sobie przeskaluję troszkę tą okładkę, żeby była mniej więcej wielkości naszej książki, czyli mniej więcej, no coś takiego. I wybieramy sobie skaluj, ok? Nie musi być to idealnie rozmiarów książki, ponieważ też zaraz innym narzędziem to sobie zrobimy. Ja może sobie zaznaczę, bo tutaj akurat też mam z grzbietem i z tylnią okładką, my sobie akurat projektujemy przód. Jeżeli mielibyśmy taki projekt też z grzbietem, to wszystko sobie powycinać i zrobić oddzielnie, czyli robimy przednią okładkę oddzielnie, tylnią oddzielnie i grzbiet też należy zrobić oddzielnie. Dobra, zaznaczyłem sobie narzędziem zaznaczania przód mojej okładki, wybiorę sobie zaznaczenie odwróć, no i wybiorę sobie edycja wyczyść, czyli sobie po prostu usuwam na tej mojej wklejonej warstwie z okładką to, co mnie nie interesuje tak naprawdę. Wybiorę sobie teraz zaznaczenie brak, no i mam naszą okładkę. Okej, mogę sobie nawet dopasować do wymiarów obrazu, czyli prawy przycisk myszy, wybieram sobie dopasuj do wymiarów obrazu. No i dobra, teraz wybieramy sobie narzędzie przekształcania za pomocą uchwytów. Jest to nowe narzędzie w nowej wersji GIMPa. Wybieramy sobie krycie obrazu na około połowę, żeby też mieć taki fajny podgląd. I robimy to tak, przybliżamy sobie mniej więcej dobrze, klikamy sobie lewym przyciskiem myszy na samym rogu naszej okładki, naszego obrazu i nic nie robimy. Teraz przechodzimy sobie na drugi róg, też klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na rogu i musimy jakby stawić sobie 4 punkty, 4 kropki. Czyli jeszcze tutaj, no i została nam jeszcze po prawej stronie, okej, prawy dolny róg, no i mamy. No i teraz musimy sobie dopasować, czyli przeciągamy sobie lewym przyciskiem myszy te punkty do rogów naszej książki. Może to troszkę wystawać poza jakby obszar tych rogów, żeby wszystko było dopasowane i tak sobie potem troszkę wytniemy to, co nie pasuje. Czyli teraz sobie przeciągamy po prostu te kropki i to narzędzie jest bardzo fajne. Bardzo fajnie można dopasować właśnie różne rzeczy, ale tutaj właśnie korzystamy z okładki. No i mniej więcej coś takiego. Teraz sprawdzamy, czy nic nam nie wystaje, ok? I klikamy sobie przekształć. Mamy coś takiego. No i teraz możemy sobie wejść prawym przyciskiem myszy na tą warstwę z tą naszą okładką, nie tą naszą, którą wkleiliśmy, tylko tą, co tu była, i wybieramy sobie kanał alfa na zaznaczenie. Wybieramy sobie zaznaczenie odwróć i może ja teraz to przybliżę, bo nie wiem, czy to będzie widać.
mamy idealnie zaznaczenie takie, jakie okładka powinna mieć, więc wchodzimy na tą naszą wklejoną i teraz wybieramy sobie edycja, wyczyść. Jak widać, to wszystko, co wystawało, bo nie musieliśmy się starać podczas przekształcania tego, zostało usunięte. No i wybierzmy sobie zaznaczenie brak. No i jak widać, teraz wszystko jest idealnie dopasowane, także bardzo fajnie to wygląda. No i teraz ustawmy sobie tak samo pokrywanie, jak było na tej warstwie, czyli wchodzimy tutaj, szukamy sobie pokrywanie, ok, coś takiego. No i warstwę z tym szablonem okładki, która nam posłużył jako wzór, możemy sobie usunąć, nie będzie nam potrzebna. No i właściwie mamy już praktycznie wszystko zrobione. Możemy też się pobawić różnymi tutaj opcjami, które są, na przykład, no nie pasuje mi troszkę ten czarny prześwit, jakby przy ciemnej okładce to pasowało, przy mojej białej średnio, więc zmienię sobie troszkę jej tryb, myślę, że zmienię sobie może na miękkie światło i wygląda o wiele lepiej. Także nie usunęliśmy tego, też nam daje jakiś cień, natomiast troszkę mniejszy. No i wydaje mi się, że to tyle. Możemy sobie jakby kliknąć na ten minus, żeby to z powrotem się zgrupowało i możemy włączyć sobie podgląd naszego tła. No jak widać, już mamy praktycznie wszystko tutaj zrobione. Możemy sobie zmienić na przykład kolor jeszcze tego tła, czyli na tym tle możemy wejść sobie w kolory, wybrać sobie barwa i nasycenie i jakąś taką barwę możemy sobie dodać. Oczywiście zmniejszamy jasność i zwiększamy nasycenie być może na maksa. Ok, coś takiego. I wybierzmy sobie kolor, jaki nas interesuje. Myślę, że jakiś niebieski będzie pasował do tej książki. Ok, myślę, że dobrze to wygląda. No i możemy, no i właściwie skończyliśmy sobie wklejać tą okładkę na pierwszą książkę. Także to samo musimy zrobić sobie z tą tylnią, czyli włączamy sobie widoczność tej i pracujemy już na tej drugiej. Tego nie będę pokazywać, bo jest to tak samo zrobione, są tu praktycznie takie same warstwy. Musimy znaleźć sobie tą warstwę, wkleić naszą okładkę i zrobić to dokładnie tak samo jak z pierwszą. Także wydaje mi się, że to tyle. Możemy tutaj, wiadomo, jeszcze się pobawić kontrastem, nasyceniem całego obrazu, to tło można też zmienić na troszkę inny kolor i wtedy będziemy mieć wszystko ładnie tutaj zrobione. Oczywiście jest to bardzo prosty poradnik, też należy do każdego podchodzić indywidualnie, bo każdy projekt będzie z troszkę innych warstw się składał i trzeba troszkę sobie pokombinować z tym wszystkim. Natomiast chodziło też o pokazanie, że można to zrobić na przykład narzędziem przekształcania za pomocą uchwytów, który jest bardzo prostym narzędziem. No i wydaje mi się, że taki efekt na pewno będzie fajny. Linki do tych wszystkich szablonów macie w opisie, każdy znajdzie sobie na pewno coś dla siebie. No i też zachęcam Was do zapoznania się z moją książką, którą tutaj właśnie widzicie, do zapoznania się z tą propozycją. No i wydaje mi się, że ode mnie to wszystko, także zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco, zostawienia łapki w górę, jeżeli materiał Cię przydał bądź spodobał. No i do mnie to wszystko, trzymajcie się, siemano!